Dzień dobry, witam Was. 18 czerwiec, niedziela, piękna niedziela. Kochani, pogoda fantastyczna. Trochę chmurek na niebie. Lecimy 500. Trzecia 500 w tym sezonie. Druga z rzędu, w zeszłym tygodniu również 500, dzisiaj 500. I kochani, dzisiaj miejscowość Zeven, ponad 570 km. Więc no dystans już taki przyzwoity. I co? Słuchajcie, do granicy bezwietrznie. Od granicy wiatr zachodni, wspomagający, ale to też taki, no, kurczę, tak jak teraz patrzę, no jest zupełnie spokojnie. Widać też to po roślinach. Wszystko stoi. Więc ten wiatr, to też zależy na jakim pułapie, tak? Ale ten wiatr taki delikatny. Gołębie wypuszczone o godzinie 6:15. W tej chwili zbliża się 12, więc no, obstawiamy, że coś tam koło po 12, 12:30 gdzieś tam coś powinno się pojawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co? 6:15 wypuszczone, nie wiem, czy już się powtarzam. 67 gołębi zakoszowaliśmy, moi drodzy. Także 67 zawodników walczy dzisiaj. No i będziemy relacjonować tradycyjnie. Także do usłyszenia później. Od której, skąd przyszedł? Z tyłu. Czy on czasem biegł tam? Ale nie, one jak z wiatrem, one czasami tutaj zawracają tak też, nie? I wtedy ich nie widać. A bo ten, co tam przed, co ty mówiłeś? 12 po holenderce komplet. Ale widzisz? Kurde, ona ma... Ale kurde, no, nie, mówiłam o tej samicy. 12-12. Krzysiek mówi nie, kurde. Kasia, weź mu te walizki. Kasia, zrób mu drinka. Tak, tak. Równe 7. Równe 7 godzin, ale cię przeliczyliśmy. Myśleliśmy, że będą szybciej. Ja liczyłem 7. Jest drugi. Kurde. Jest jeszcze jeden. Trzeci. Jest. Albo idą wysoko. Tak, wysoko i może ich po prostu nie widać, że one tutaj zawracają jakoś. Nie widać, że myśli. Druga po holenderce. Ale i zobaczcie, nie? Z tego Zeven, Marcin, pamiętasz jak w zeszłym roku? Też tak siadły chyba 3 razy, nie? I wtedy czwarty jakoś dobił do nich, nie? Tak to było. A samica jest przecież szali, ta mała. To jest po twoim i po tej szali małej. To jest 0,9? 0,9, no. Aha. No tak, bo on w zeszłym roku też był. No. No wiadomo z czego. O, jest z góry. Skropy. Widzisz, one skropy schodzą. Myśmy nawet nie patrzyli. Dobra, idzie kolejny. No, ale wysoko. 30-30 to by grało. No. Czy to jest ten, Kaśka? Nie wiem już. Co? Co jest za gnoła? Chodź. No chodź. Jest on chyba. Weź.
38-30, Krzysztof. Brawo. Jest 30. Pięknie. No to jest niesamowity gołąb. Kurde. Tak, pierwszy był, no. Teraz czwarty, ale no pięknie idzie. Tak, 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 tak. Jest 65? Nie? 30 ta samica. Aha. Też jest, GMP jest zamknięte. To dobrze, Intel GMP. O, masz. No, idealnie. Trzeci z góry, czwarty. No, cztery. No. Ale pięknie. A tamten to z wysoka zapierdzi. No już. To jest 500 czy co to jest? To jest... Krzysztof, to jest prawie 600, chciałem ci powiedzieć. No chodź. No, dostał. No co ty? Który? Krakowiak. Jak to jest ten zwichrowany, Maciszewski? Ten 88? No. On się jeszcze nie odbił. To jest on. Zwichrowany Maciszewski. Kurde. I on tyle czasu pauzował, co? No. Zwichrowany Maciszewskiego go. Jak takie gołębie siadają w czubie, to jeszcze... Czego chcieliśmy, gdzie jest? Kurde, ale zobacz, tyle miał przerwy, co? A teraz jak ruszył, zobacz jak idzie, nie? Tak, tak, no. No. Nie jest jeszcze tak, nie, nie, to nie jest to. On jest na naszą szali. Jest. Jest kolejny. Mała samiczka, to jest po krasiaku. Po tej podrafie. Ja nie ma jednego. Ma jednego już? No to ładnie. No. Zobacz co on robi, zobacz jak on siedzi. Tak, tak, on jest. Kurde. Z góry jeszcze jeden, bo on klepie. Ktoś musi być jeszcze. Dwa są. Dwa, 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 dwa. Trzy. Jest ten 27, roczny najlepszy oddział. Najlepszy rocznik oddział. Jest jeszcze jeden. Jest on cztery. Jest szali, dobrze. Jest, na komplecie. Nie, bo kurde, on czasem zgubił. 6-7-3, on zgubił w zeszłym tygodniu.
No ale ładnie siadają, co? Z takiego, zobaczcie, dystansu, co? Po 3-4. Pięknie. Ale pięknie. No. Pięknie, 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 pięknie. No i dobrze. No. Na taki lot czekałam. Jest 02. 12.02, 630. No to Marciszewska roczna idzie pięknie. Cały czas w czubie. Super. Pięknie. Pięknie, słuchajcie. To jest prawie 600. Ale gołębie, zobaczcie, siadają naprawdę. Zobaczcie znowu. Raz, dwa, trzy. Po trzy, po cztery. Pięknie, pięknie. I mamy, moi drodzy, 25 gołębi. Pierwszy usiadł 13.15. Ciemna. 23. 23, ta 50 się pomyliśmy. Tak, 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 ona nie poszła. 50. No dobrze, dobrze, nie wchodzę. 3. Jest gasiaczka nawet. No to jest 30. 31. Aha, bo jeszcze ten siat jeden, 31, no. Ten 78 teraz usiadł. Aha. Jeszcze raz? Ten improver z tym antyfugalem, nie? Ciężko. Trzeba go w taki, wiesz... On tak, tak, słabo się rozten. Słuchajcie, standardowo 2-3 słówka. Podsumowujące dzisiaj lot. Aha, może na początek pokażę wam, zerknijcie sobie na zegar. 63 gołębie na 67 zakoszowanych, więc no wiadomo, strat nie ma żadnych, pewnie coś jeszcze doleci, jakaś tam naturalna selekcja się robi też, a przy okazji wam pokażę oczywiście naszą gwiazdeczkę piękną. O, schowała nam się, ale słuchajcie, no jest naprawdę potencjał w tym gołębiu, tak? Tak jak widzicie, no to jest roczna samiczka, ale ona cały czas idzie równo, idzie, słuchajcie, w czubie. Myślę, że będzie naprawdę z tej małej marciszewskiej pociecha. Zresztą kilka gołębi od Darka, muszę wam powiedzieć, że gdzieś się przewija w tej czołówce, tych rocznych właśnie, więc myślę, że no jest potencjał na przyszłość z całą pewnością. A dzisiaj też, ale teraz nie wiem, gdzie on jest. Dzisiaj też fajnie usiadł znowu, słuchajcie, ten 8-8, to jest też właśnie po Darka Marciszewskiego gołębiu, tak, bo ojciec to jest oryginał od Darka Marciszewskiego, ten, który pauzował cały czas, którego wam pokazywałam, tego niebieskiego, i słuchajcie, on, Jezu, był chyba na dwóch lotach tylko, tak? Dobrze mówię? I cały czas siada w czołówce. Noż, kurczę, niesamowity jest. Ale dobra, wracając ogólnie do lotu, to powiem wam tak. No, spodziewaliśmy się, że ten lot będzie jednak łatwiejszy.
że gołębie będą szybciej troszeczkę, ale powiem Wam, że w tym roku te wiatry są naprawdę, są tak dziwne, jakieś prądy, no kurczę, no nawet mówię, jak obserwujemy dziś tą pogodę na tych radarach, to po trasie to się wszystko tak zmienia, no i wydawało nam się, że mówię, że gołębie usiądą szybciej. Obstawialiśmy dziś tam tak, że 12:30 coś może siadać w tej granicy, a pierwsze gołębie odbiły się 13:15. Tak więc równe 7 godzin. Równe 7 godzin. O tu, moi drodzy. I co? I powiem Wam jeszcze tak, z tego co już się orientowaliśmy, to oczywiście będzie bardzo ładnie znowu. Na pewno mamy tutaj czołówkę u nas. No my tutaj zamykamy serię, to tam koledzy zaczynają. Gdzieś tam się pojawiają dopiero gołębie, więc jest na pewno dobrze. I co? 2500, moi kochani, zaliczone. 2500 i to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo ładnie. Jedna pod wiatr, druga z wiatrem. No wszystko idzie super. I co? Za tydzień 300, kochani, więc widzimy się na pewno. Widzimy się na pewno za tydzień w niedzielę na locie. No a na dzisiaj kończę. Jadę do tatusia, moi drodzy, jeszcze zobaczyć, co tam u niego przy niedzieli. I wszystkiego dobrego życzę Wam. Zdróweczka dla Was, dla Waszych ptaszynek i dobry lot. Cześć.